rządzi, który godzi w prawa opozycji. Przypomnę, że komuna też miała być wieczna, wieczna nie była, także reżim koalicji 13 grudnia też się skończy. Sądzę, że prędzej niż później. Żałujecie panowie zmiany? To już Zbigniew Boguski jeszcze pan. Szanowni Państwo, no Donald Tusk najpierw zaorał obietnice wyborcze, więc w jakimś sensie swoich wyborców. Później zaorał polskie marzenia o centralnym porcie komunikacyjnym, o elektrowni atomowej, o porcie kontenerowym w Świnoujściu, wiele innych. A na koniec, żeby to nie było pokazywane, chce zaorać Prawo i Sprawiedliwość. Chce zaorać największą partię opozycyjną w Polsce, największe środowisko opozycyjne w ogóle i to jest jego marzenie. My nie pozwolimy, żeby to jego marzenie się ziściło. Zbyt wiele osób przekazało w nasze ręce swoje właśnie marzenia, swoje ambicje, swoje cele, żeby Polska była państwem poważnym, jak mawiał świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński. To jest nasze zobowiązanie wobec ponad 7 milionów naszych wyborców i żadne działania Tuska, Berka, Giertycha, niektórych członków Państwowej Komisji Wyborczej, Bodnara, nas od tego nie odwiodą. My będziemy wykonywać swoje zadanie, bo ten mandat traktujemy bardzo poważnie. Wystarczy wspomnieć o tym, że sam Ryszard Kalisz mówił, że przecież po raz pierwszy w historii tak było badane sprawozdanie Komitetu Wyborczego. Pytanie, dlaczego tylko jednej partii politycznej? Dlaczego tylko Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego tym samym rygorom nie podlegało sprawozdanie Koalicji Obywatelskiej? Pierwszy przykład z brzegu, Campus Polska. Donald Tusk wychodzi niedawno, kilka dni temu i mówi, że gdyby nie kampus w zeszłym roku, który odbywał się w trakcie kampanii wyborczej, to nie byłoby prawdopodobnie tych jego sukcesu czy ich sukcesu z 15 października. My takie informacje przekazywaliśmy Państwowej Komisji Wyborczej i co? I nic. To pokazuje, że inne standardy są wobec Prawa i Sprawiedliwości, inne standardy są wobec dzisiaj rządzących, w szczególności Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej. Przypomnę dwa niezwykle ważne dokumenty. Z jednej strony opinia niezależnego biegłego rewidenta powołanego przez Państwową Komisję Wyborczą i jasne, kategoryczne, nie budzące żadnych wątpliwości stwierdzenie. Sprawozdanie nie narusza przepisów kodeksu wyborczego, komitet nie naruszył przepisów kodeksu wyborczego. I drugi dokument, analiza Krajowego Biura Wyborczego, niepolityczna, analiza ekspercka, która jasno wskazywała, nie ma podstaw prawnych do tego, żeby odrzucić sprawozdanie Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma do tego podstaw prawnych. I co się dzisiaj dzieje? Podstawy prawne są niepotrzebne, bo dzisiaj prawo jest takie, jak Donald Tusk je rozumie, jak rozumie dzisiejszy obóz władzy. To, czym mówił pan minister, pan przewodniczący Błaszczak, myślę, że przyjdzie też taki czas, kiedy to się obróci przeciwko tej władzy. Myślę, że nie tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko te ponad grubo 7 milionów Polaków, które zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, zobaczy, w którym kierunku zmierzamy. A zmierzamy w kierunku tak naprawdę rządów na pewno niedemokratycznych. Rządów, które nie chcą opozycji, które nie chcą trudnych pytań. Rządów, które mogą prowadzić swoją kampanię wyborczą za środki, na przykład z zagranicy, chociażby Campus Polska, i które, można powiedzieć, chcą wykluczyć opozycję. To pokazuje, że różne standardy, różne prawo jest stosowane wobec niestety tych, którzy rządzą dzisiaj, a różne prawo jest stosowane wobec jedynej właściwie realnej siły opozycyjnej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Mamy do czynienia, to trzeba jasno powiedzieć, z politycznymi bandytami. Znaczy ludźmi, którzy chcą zlikwidować demokrację w Polsce, z ludźmi, którzy nie liczą się z opinią biegłego rewidenta, nie liczą się z analizą Krajowego Biura Wyborczego, nie liczą się z twardymi przepisami prawa, liczą się z jednym, z zyskiem politycznym. To znaczy, żeby nakarmić tych, między innymi tych, którzy krzyczeli te wulgarne słowa na kampusie, one są niezwykle znamienne, te, które zawierają się w tych 8 gwiazdkach. Tych chcą nakarmić, tych chcą przekonać do siebie, że na pewno będą tą ich wolę wyrażaną w tym brutalnym, wulgarnym, hejterskim haśle, tych hejterskich zaśpiewach realizować. I dzisiejsza decyzja wpisuje się właśnie w te hejterskie zaśpiewy, w to, co jest skierowane nie tylko wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, Szanowni Państwo, ale również wobec naszych sympatyków, również wobec naszych wyborców, zwykłych Polaków. Te obelgi są skierowane wobec nie tylko polityków, ale także zwykłych Polaków, no ale ci zwykli Polacy mają być pozbawieni swojej reprezentacji poprzez próbę zagłodzenia Prawa i Sprawiedliwości. My na pewno się nie poddamy. Już do nas docierają sygnały od naszych wyborców, naszych sympatyków z całego kraju, że będą nas wspierać. Oczywiście w najbliższych dniach podejmiemy decyzję, w jaki sposób te
oddolną inicjatywę, tę energię obywatelską, prawdziwie obywatelską wykorzystać i na pewno będziemy Państwa o tym informować. Wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi, bo każdy kryzys rodzi szansę i my z tego kryzysu wyjdziemy mocniejsi, a nie słabsi, tak jak marzy Donald Tusk. Chciałem się zapytać o sytuację finansową Prawa i Sprawiedliwości, czy może w tym momencie zagrożona jest spłata kredytów, które Państwo zaciągnęliście również na kampanię wyborczą, jak będzie wyglądało finansowanie kampanii prezydenckiej? Wiemy, że jest chęć wylansowania nowej twarzy, to też kosztuje. Odpowiedź na Pana pytania jest oczywista, skoro zostaliśmy pozbawieni finansowania i perspektywa została przedstawiona taka, że zostaniemy pozbawieni w ogóle całości finansowania. No to o czym my tu mówimy? To jest takie brutalne działanie, którego celem jest to, żeby kandydat koalicji 13 grudnia wygrał wybory prezydenckie. Przecież o to w tym chodzi. Dlatego zaproponowano budżet, który jest zupełnie nierealistyczny. Prawie 300 miliardów złotych deficytu. To jest nierealne. To jest budżet wyborczy, który po rozstrzygnięciu wyborów zostanie zmieniony. To przecież każdy doskonale o tym wie. A więc porzucone zostały wszelkie zasady demokratyczne, wszelkie reguły demokratyczne. No, mamy do czynienia ze zmianą ustroju naszego kraju. Na ustrój, który nie ma w sobie żadnych cech demokratycznych, który jest ustrojem takim, jaki panuje za naszą wschodnią granicą. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby Donald Tusk i jego ekipa mogli rządzić wiecznie. Ale tak nie będzie. Przeliczą się, przeginają i polskie społeczeństwo, szczególnie na właśnie te przegięcia, jest bardzo wrażliwe. A więc ten reżim upadnie. Z całą pewnością upadnie. Wiele szkód poniosą Polacy za czasów rządów koalicji 13 grudnia, rządów Donalda Tuska. Te szkody już odczuwają w kieszeniach ci, którzy płacą rachunki za energię czy za gaz, a będzie jeszcze gorzej. Jeszcze będziemy mieć falę migracyjną, będziemy mieć podrzucanych migrantów dalej przez Niemcy, bo to wszystko jest konsekwencją paktu migracyjnego. A więc nad Polską zawisły czarne chmury, tylko z tym, że z tego kryzysu też wyjdziemy. My jako Polacy wyjdziemy z tego kryzysu. Niestety poniesione zostaną straty, bo ci, którzy dziś Polską rządzą, nie stosują się do zasadniczych reguł, nie stosują konstytucji, nie stosują prawa. To jest działanie na rympał, ale takie działanie przyniesie dla nich negatywne konsekwencje, bo kiedyś za to wszystko odpowiedzą. Oni wiedzą, Szanowni Państwo, że działając uczciwie, w sposób demokratyczny, nie są w stanie pokonać Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego te różne wymyślone afery, różnego rodzaju zarzuty, insynuacje, niepoparte jakimikolwiek dowodami, z czym mamy do czynienia od wielu, wielu miesięcy. I wbrew temu, co oczekiwali, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wcale nie spada, a za to wzrasta niezadowolenie społeczne z rządów obecnej koalicji 13 grudnia. Już ponad 60% naszego społeczeństwa nie popiera działań tego rządu, nie popiera tego, jak prowadzą sprawy polskie. Dlatego wymyślono sobie w kancelarii premiera Donalda Tuska, aby zniszczyć opozycję metodami administracyjnymi poprzez zablokowanie finansowania, które w Polsce należy się każdej partii, która działa w naszym systemie demokratycznym. Tak to funkcjonuje od wielu, wielu lat. Jesteśmy tym zbulwersowani, bo uważamy, że to skandal. To naruszenie jakichkolwiek zasad demokratycznych, jakichkolwiek zasad konstytucyjnych, brak jakiejkolwiek równości i rzeczywiście ma to zmierzać do zlikwidowania rzeczywistej, jedynej partii opozycyjnej w naszym kraju, która patrzy na ręce obecnemu rządowi, rozlicza z nierealizowanych obietnic, wykazuje błędy, zaniedbania, nadużycia, a wręcz działalność przestępczą. Przyjdzie taki czas, bo nic nie trwa wiecznie, że wszystkie te osoby, które w tym procederze uczestniczą, nie tylko w rządzie, będą ponosiły z tego tytułu konsekwencje, także z tego tytułu, że i w związku z tym, że pełnią funkcję funkcjonariuszy publicznych, a z tym także wiąże się odpowiedzialność majątkowa osobista. Chciałbym się dopytać o te kredyty. Czy tutaj są zobowiązania, które partia musi spłacić, a w tym momencie będzie z tym problem? I chciałem się zapytać właśnie, z jakich pieniędzy teraz będzie finansowana ta kampania prezydencka? Czy to będzie wielka zbiórka, czy macie Państwo zabezpieczone jakieś fundusze? Ja już odpowiedziałem.
Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która jest finansowana legalnie. I właśnie dziś odebrano nam finansowanie. Odebrano nam finansowanie, jeszcze mówiąc o tym, że w ogóle cała subwencja zostanie odebrana na następne 3 lata. A więc to jest zamach na demokrację w naszym kraju. Oni wiedzą, że nie wygrają w uczciwych wyborach, dlatego takie metody, takie sowieckie, wschodnie metody stosują. I proszę też pamiętać o tym, że biznes, wielki biznes to ich finansował w latach 90. To ich finansował biznes. Dlatego została wprowadzona zasada finansowania partii politycznych z budżetu państwa, żeby wyrównać szanse. A oni, likwidując ten system, zwiększają swoje szanse i chcą zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, jedyną realną partię opozycyjną. To jest taka gra. To jest po prostu taka gra. Szanowni Państwo, na to zwracam, na to, jak były rozpatrywane sprawozdania poszczególnych komitetów, zwraca uwagę sam przewodniczący Marciniak na konferencji prasowej, że po raz pierwszy, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że tak dalece w sposób wnikliwy, merytoryczny rozpatrywano sprawozdanie Komitetu Wyborczego, czego nie czyniono wobec, jak mniemam, innych komitetów, które w tej kampanii parlamentarnej uczestniczyły. Co więcej, pan Balicki, który wystąpił na konferencji prasowej, mówił o jakimś instrumentarium do badania sprawozdań finansowych, którym rzekomo, jego zdaniem, Państwowa Komisja Wyborcza dysponuje. To ja się zapytam, dlaczego tego instrumentarium nie wykorzystano również wobec innych komitetów, które brały udział w kampanii wyborczej, wobec innych komitetów wyborczych, pomimo zgłoszeń co do licznych nadużyć tych komitetów, rzekomo nadużyć, bo tak przecież przedstawia się analogiczną działalność Prawa i Sprawiedliwości. To po pierwsze, a po drugie, Szanowni Państwo, no przecież są wytyczne, są opinie Krajowego Biura Wyborczego, które jasno wskazują, że Państwowa Komisja Wyborcza nie ma żadnych uprawnień śledczych. Nie ma żadnych uprawnień śledczych. W związku z tym pytam się pana Balickiego, co w takim razie jest podstawą ich decyzji. No bo nie ma żadnych orzeczeń, które wykazywałyby jakiekolwiek nadużycia ze strony Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, czy nadużyć, czy bezprawnego działania pełnomocnika finansowego, pełnomocnika wyborczego. Czy w takim razie członkowie Państwowej Komisji Wyborczej opierali się tylko na jednostronnych, subiektywnych pismach, opiniach polityków Platformy Obywatelskiej i to jest dla nich wyrocznia? No wszystko wskazuje na to, Szanowni Państwo, że tak, że dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza tym swoim właśnie działaniem, taką decyzją potwierdziła tylko jedną tezę, że bezkrytycznie podchodzi do tez przedstawianych przez polityków Platformy Obywatelskiej. Tak, oni mają zawsze rację, oni są prawdomówni, chociaż wiemy, jak z tą prawdomównością jest po stronie polityków Platformy Obywatelskiej. Nawet nie racząc dogłębnie przeanalizować odpowiedzi, które składaliśmy jako Komitet Wyborczy do Państwowej Komisji Wyborczej, bo przecież my również składaliśmy różnego rodzaju pisma, robiliśmy w tej sprawie konferencje prasowe i mieliśmy dzisiaj swoich przedstawicieli na tym posiedzeniu i z tego co wiemy, nawet nie odniesiono się merytorycznie do tych argumentów, które w tych pismach zostały przez naszych przedstawicieli podniesione. To świadczy o tym, że prawdopodobnie ich w ogóle nie przeczytano, a więc prawda tutaj, Szanowni Państwo, nie ma żadnego absolutnie znaczenia. Wszystko, całe to działanie jest działaniem politycznym, działaniem podyktowanym chęcią zlikwidowania, tak jak powiedziałem i mówili to również moi koledzy z klubu, zlikwidowaniem realnej opozycji w polskim parlamencie, a de facto zlikwidowaniem demokracji. To chwilę, pani redaktor była pierwsza, proszę. Pani redaktor, takiej bezczelności stosowania podwójnych standardów rzeczywiście się nie spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się tego, że takie działania będą przeprowadzane wedle standardów, wedle zasad, pewnej kultury polityczno-prawnej, a tu mamy na bezczela. To po prostu powiedzieli, że tak uznali. Pan Balicki stwierdził, że chociaż Państwowa Komisja Wyborcza nie ma uprawnień śledczych, ale on tak uznał. On uznał 3,6 miliona złotych. No a już Ryszard Kalisz powiedział, że on uznawał więcej.
A może gdybyśmy zapytali kolejnego jegomościa, typa, może mówiąc językiem młodzieżowym, to ten typ by powiedział, że on może 200 milionów uznał, prawda? A może 20? No to jest karygodne. Przecież tak nie można działać. To jest zerwanie wszelkich reguł demokratycznych, prawnych, zasad. To jest pójście na rympał. Ci panowie uważają, że oni są bezkarni, bo to panowie, sami panowie. Panowie z PO i z koalicji 13 grudnia. Głównie z PO, no ale przecież 5 głosów było. A więc również przedstawiciele trzeciej drogi, przedstawiciele lewicy. Ta cała sitwa tak zdecydowała. Oni się czują zagrożeni tym, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wygrać wybory. Więc co robią? No odbierają pieniądze Prawu i Sprawiedliwości, tak żeby utrzymać swoją władzę. Władzę złą dla Polski. Redaktor, jeżeli chodzi... Już, panie redaktorze, się odniosę. Model parlamentarnego wyboru członków różnego rodzaju organów, RES-u, NIK-u, Rzecznika Praw Obywatelskich przecież funkcjonuje. I tu nie jest kwestia procesu, czy problem jakiś w procesie wyłaniania członków Państwowej Komisji Wyborczej, tylko osób, które w niej zasiadają, ponieważ poszczególne osoby, które są piastunami tychże organów, mają określone prawa, ale mają także określone obowiązki. I każda z osób, która pełni taką funkcję funkcjonariusza publicznego, ponosi odpowiedzialność z tym związaną, odpowiada za dobre, jak i również złe decyzje, które podejmuje, będąc członkiem takiego organu. Jest co do tego określona ustawa o funkcjonariuszach publicznych, która generuje pewne zasady ponoszenia odpowiedzialności i z tym również te osoby powinny się liczyć. Tylko tyle. Chodzi o to, żeby przestrzegać prawa. Panie redaktor, jeżeli mogę dodać, bo są jeszcze w tym pani pytaniu trzy ciekawe wątki, czy w odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, my nie ścigaliśmy opozycji, żeby ją w sposób bezprawny zagłodzić finansowo. To jest pomysł Tuska. Więc Państwowa Komisja Wyborcza w tym składzie, w tym formacie funkcjonuje w innych krajach, u nas też by funkcjonowała, gdybyśmy mieli do czynienia z normalnymi demokratami, a mamy do czynienia z antydemokratami. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że pamiętajmy, myślę, że to też będzie przedmiotem naszych informacji. No jeden z członków Państwowej Komisji Wyborczej siedzi wprost w kieszeni Donalda Tuska, ma intratną posadę w jednej ze spółek Skarbu Państwa, w zarządzie tej spółki. Inny członek Państwowej Komisji Wyborczej oczywiście może wykonywać swoje zadania w ramach wykonywania wolnego zawodu i zajmować się wszelkimi sprawami, ale zajmuje się akurat sprawami obrony prawdopodobnie rosyjskiego szpiega, który jest podejrzany o to szpiegostwo i od chyba 3 lat pozostaje w więzieniu, ale także reprezentował spółki rosyjskie i białoruskie wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wpisywał je na listy tak, aby nie mogły prowadzić działalności tutaj na miejscu. To jest pytanie, czy tacy ludzie powinni decydować w Państwowej Komisji Wyborczej o tym, czy partia antyrosyjska, sensownie, racjonalnie antyrosyjska, przestrzegająca przed rosyjskimi wpływami, ma być pozbawiona funduszów na prowadzenie swojej działalności. To jest bardzo zasadnicze pytanie. Ja też bardzo Państwa proszę, byście te pytania zadali tym członkom komisji. A czy oni są obiektywni w tych swoich decyzjach? Załóżmy, że Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Pojawiają się głosy, że minister finansów i tak nie powinien uznawać orzeczenia Sądu Najwyższego, no bo jest to Izba Kontroli Nadzwyczajnej obsadzona przez tak zwanych neosędziów. Bo on tak uważa, prawda? Czy nie szanuje prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, bo uważa, że interpretacja jego jest właściwa, czyli on tak rozumie prawo. To jest złamanie zasad, fundamentalne złamanie zasad i konsekwencje kiedyś dościgną tego jegomościa, jeżeli tak będzie działał. Proszę zwrócić uwagę na stosowanie podwójnych standardów. Gdyby tą samą metodę zastosować do badania sprawozdania finansowego Platformy Obywatelskiej, to takie sprawozdanie finansowe zostałoby odrzucone, chociażby ze względu na Campus Polska, ale także ze względu na inne wydarzenia, które można by wliczyć do kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, dziś, wczoraj, przedwczoraj, a więc zastosowano podwójne standardy. Na naszych oczach zmieniają ustrój naszego kraju w ustrój niedemokratyczny, we wschodnią tyranię, bo do tego to się sprowadza. Jeżeli oni odpowiadają przed nikim,
bo oni przecież nie odpowiadają przed Bogiem i historią, no bo oni są wrogami Pana Boga przed historią, a cóż tam historia, ich zdaniem to historia już się skończyła dawno, więc no to jest satrapia, to jest tyrania, to co próbują wprowadzić, ale jestem przekonany, że pod względem oporu polskiej opinii publicznej, no będziemy mieli do czynienia z tym, że to im się nie uda, to im się po prostu nie uda, ale szkody będą poczynione ze względu na właśnie ich działanie, na działanie tego reżimu. Szanowni Państwo, ja tylko dodam jedną rzecz, to znaczy jeżeli Pan mówi o tym, że mają nie uznawać jakieś orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ma zostać nieuznane przez ministra finansów, jeżeli do tego by doszło, to rzeczywiście jest to po pierwsze już totalna anarchia, a po drugie rząd natychmiast powinien podać się do dymisji. Dlatego, że to jest ta izba, która orzeka o ważności wyborów parlamentarnych w Polsce. I to właśnie ta izba de facto legitymizuje to, że Donald Tusk jest premierem, a pan Domański jest ministrem finansów. No jeżeli trzymamy się prawa, trzymamy się pewnych zasad, jakichś konsekwencji, logiki w tym całym działaniu, no to rzeczywiście tak powinno się to wszystko odbyć. Że panie kolego, oni inaczej rozumieją prawo. No, oni inaczej rozumieją. To jest mentalność Kalego. No, to jest przecież proste i jednoznaczne. Jeżeli mają korzyści, to jest dobrze. Jeżeli coś jest niekorzystne, no to jest niedobre. No to jest naprawdę system, który nie ma nic wspólnego z demokracją. Nic wspólnego nie ma z demokracją, no ale ja mam nadzieję, że opinia publiczna tego tak nie zostawi. My z całą pewnością tego tak nie zostawimy. Na ilu piknikach wojskowych? Była mowa co do mowa o spocie. Ale przecież. Była mowa o pracownikach RCL. Tak. A jak wyliczyli, panie redaktorze, tą kwotę dotyczącą pikników wojskowych? Podzielili 1 700 000 złotych na 67? Tak? Tak to wyliczyli, czy inaczej? Czy może tak sobie z sufitu wzięli? Bo akurat doszli do wniosku, że tak. Jak oni przekroczyli tą kwotę 400 000 złotych? Co wliczyli? Dwa pikniki wojskowe? No dobrze, 1 700 000 złotych kosztowało 67 pikników wojskowych. Podzielimy te 1 700 000 złotych na 67, wyjdzie nam 20 kilka tysięcy złotych. Dwa pikniki, tak? No to jest 50 000 złotych. To jak to się ma do tej granicy 400 000 złotych, prawda? Jak to się ma? Jak to się ma? No nijak się ma. Tu wliczali spot, który został wyemitowany, a mówił o wejściu w życie nowego kodeksu karnego. Kodeksu karnego po zmianach. Ale czy na przykład, kiedy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski publikował w swoich kanałach internetowych, prywatnych spot reklamujący kładkę w Warszawie, to czy też wliczą w finansowanie kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na urząd prezydenta Warszawy ten spot? Wliczą czy nie wliczą? Nie wliczą, proszę pana, no nie wliczą. Oczywiście, bo podwójne standardy wykorzystują w swojej działalności. No i weźmy jeszcze pod uwagę działanie na podstawie i w granicach prawa. To, co zrobiono dziś, łamie tą zasadę podstawową, konstytucyjną zasadę. Oni działają wbrew prawu, oni łamią prawo dla zrealizowania własnych interesów politycznych, dla utrzymania się przy władzy. Panie pośle, pan go jeszcze ominął, jeszcze były kwestie fikcyjnych etatów RCL. Już zrobił do tych wszystkich, które były tam... Ale czy w której z tych spraw, panie redaktorze, czy w której z tych spraw mamy jakiekolwiek orzeczenie, chociażby nieprawomocne? Czy w Polsce Państwowa Komisja Wyborcza, Donald Tusk, ministrowie mają moc orzekania i stwierdzania o winie? Nie mają. Do tego powołane są niezależne, niezawisłe sądy. A zgodnie z kodeksem wyborczym Państwowa Komisja Wyborcza może aż i tylko badać sprawozdanie Komitetu Wyborczego. I tak było przez 20 lat. I tak było również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Co się zmieniło? Doszedł Donald Tusk, nie był w stanie pokonać Prawa i Sprawiedliwości, nie spełniły się też marzenia niektórych publicystów, chociażby pana Lisa, o tym, że w marcu albo w kwietniu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 20, może mniej procent głosów. Więc ten strach,
przed tym starciem w wyborach prezydenckich, ale także przed tym, że będą zadawane trudne pytania, że będą interpelacje, że będą konferencje, że będzie aktywność poselska, powoduje to, że Donald Tusk doszedł do przekonania, trzeba ich zagłodzić finansowo. I taka jest podstawa tego działania. Czy pan by chciał być oceniany przez Donalda Tuska, czy przez niezawisły sąd? Czy chciałby pan, żeby pana rozstrzygnięcia były wtedy, kiedy sąd stwierdzi prawomocnym wyrokiem, kiedy pan może przedstawić swoje racje, odwołać się od tego orzeczenia? Czy uznałby pan, że któryś z ministrów albo któryś prokurator będzie decydował o tym, czy pan jest winny, czy jest niewinny? To jest demokratyczne państwo prawa. Ja tak patrzę na ten statyw, który koło państwa jest, tym biało-czerwonym, właściwie pustym, białym serduszkiem w środku. Wiele mówi o tym, jak państwo relacjonujecie również to wydarzenie, jak wiele relacjonujecie tych wydarzeń. Statyw z tym serduszkiem z Koalicji Obywatelskiej bardzo wiele o państwa pracy mówi. Ale to proszę państwa. Dobrze, dobrze, to proszę państwa. Na pewno nie jest to mój statyw. Chodzi o podwójne standardy i chodzi o to, że pan Balicki, który został zgłoszony z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, dziś publicznie jest w Państwowej Komisji Wyborczej, dziś publicznie powiedział, że on uznał, akurat tą sprawę uznał, on uznał, czyli jest sądem, Balicki jest sądem. To tak jak Giertych w Sejmie mówi, ty będziesz siedział, tak Balicki mówi, on uznał tyle, no i już. Proszę państwa, dzisiaj podstawą działań Państwowej Komisji Wyborczej są pisma kierowane przez polityków Platformy Obywatelskiej do Państwowej Komisji Wyborczej. Tylko tyle, bo nie ma żadnych orzeczeń, ja przynajmniej nie kojarzę żadnych postępowań organów śledczych, które swoim przedmiotem obejmowałyby zakres działania pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, czy w ogóle Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość jako takiego. Nie ma czegoś takiego. Dzisiaj wyroki, orzeczenia są pisane, tworzone, produkowane w Kancelarii Premiera, w ministerstwach, tam gdzie rządzą politycy Platformy Obywatelskiej i na tym się bezkrytycznie opierają członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, przynajmniej w oparciu o te dokumenty dzisiaj została podjęta decyzja kompletnie nieuwzględniająca i argumentów prawnych, bo ta decyzja nie uwzględnia argumentów prawnych biegłego rewidenta, który badał nasze sprawozdanie, opinii Krajowego Biura Wyborczego, która również była korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i również naszego pisma, które przedłożyliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej w odpowiedzi na zarzuty, które się pojawiały na uprzednich, wcześniejszych, lipcowych, czerwcowych posiedzeniach. Niektórzy właśnie rozumieją zdjęcie tej uchwały, czy to z tego wynika, czy... Panie redaktorze, jeszcze raz, podwójne standardy. Gdyby te same standardy przyjąć do oceny sprawozdania finansowego Platformy Obywatelskiej, to powinno być odrzucone. Nie zostało odrzucone. No i uznanie, uznaniowość. Pięciu typów, którzy zostali zgłoszeni przez Koalicję 13 grudnia, tak zdecydowało. Wszyscy zostali zgłoszeni przez Koalicję 13 grudnia. Dwóch z Platformy Obywatelskiej, w tym Balicki, jeden z PSL-u, jeden z Polski 2050 i jeden z Lewicy. I oni tak uznali. Oni nie mają kompetencji śledczych. Oni tak uznali. I uznanie ich przesądza o tym, że opozycja przestanie funkcjonować w naszym kraju. Bo przestanie, bo nie będzie finansowana. Znaczy my się z nim nie zgadzamy, no już powiedzieliśmy to wielokrotnie, że będziemy zaskarżać to. Nie, proszę pana, no my się nie zgadzamy z tym, no my się z tym nie zgadzamy. Nie zgadzamy się z podwójnymi standardami, nie zgadzamy się z taką bezczelnością. No i myślę, że Polacy się z tym nie zgadzają, prawda? Myślę, że Polacy się z tym nie zgadzają.